kulturze ludowej chleb był nie tylko symbolem pożywienia, ale także dostatku i pomyślności. Był postrzegany jako dar bogów. Uważano, że chleb to pożywienie szczególne, boskie i ludzkie. Chleb symbolizował wszystkie najważniejsze wartości życiowe. Dostatek, dobre plony, płodność kobiet i zwierząt, spokojne i bezpieczne życie, a przy tym istniał jako środek ochronny i leczniczy. Chleb w formie papki gniecionej z pajęczyną i śliną przykładano do rany. Jedzenie chleba nadgryzionego przez myszy miało chronić przed bólem zębów. Zgodnie z ludowymi wierzeniami chleba nie należało okrajać, ponieważ żelazo mogło mieć negatywny wpływ na międzyludzkie relacje i wprowadzić chaos w czasoprzestrzeni. Przekonywanie to związane jest bezpośrednio z ostatnią wieczerzą, gdzie Jezus łamał chleb, dzielił go i przekazywał apostołom. Chleb w kulturze polskiej inaczej był traktowany na co dzień, a inaczej podczas świąt, ważnych wydarzeń rodzinnych czy obrzędów. Zawsze był jednak przedmiotem kultu i przez pocałunek przepraszano go, podnosząc, jeśli przypadkowo upadł na podłogę. Zawsze przed rozkrojeniem świeżo upieczonego bochna gospodyni wykonywała na nim znak krzyża. Aby zapewnić rodzinie ten pokarm, odpowiednio uprawiano rolę, bardzo ważna była orka. Siano zboże, doglądano go i zbierano w porze żniw, następnie młócono, by wydobyć drogocenne ziarna. Ziarna mielono na mąkę w domowych żarnach lub oddawano ziarno do młyna. Za najlepszą uznawano mąkę białą pszenną. Używano ją do wypieków z okazji świąt dorocznych, naściny czy wesela. Już dożynki są za nami, już Jeluśko mąkę mamy, do pracy się zabierzemy, nowy chlebek upieczemy. Już dożynki są za nami, już Jeluśko mąkę mamy, do pracy się zabierzemy, nowy chlebek upieczemy. Przed dzień rozpoczęcia pieczenia należało sprawdzić poszczególne narzędzia i pomoce. Powinny być przyniesione poprzedniego dnia, aby były w temperaturze domowej. Również mąka i inne składniki powinny być odstane w cieple. Zaprezentujemy eksponaty. Dzieża jest to naczynie służące do wykonywania i wyrastania ciasta chlebowego. Wykonywane było z drewnianych klepek, najczęściej lipowych, świerkowych lub dębowych i obręczy, szersze u dołu niż u góry. Dzieża zwykle była bez wieka, czasem miała wieko wyplecione ze słomy. Wykonywał ją rzemieślnik, bednarz. Niecka. Jest to naczynie wydrążone półkolisto w jednym kawałku drewna. Podłużne, niezbyt głębokie, o różnorodnym zastosowaniu. Zastępowało obecną miskę. Służyło do wyrabiania ciasta, a nawet kąpania dzieci. Pomietło. Rodzaj miotły na długim kiju, służący do czyszczenia dna pieca chlebowego. Pomietło maczało się w wodzie i nim wycierało popiół. Na końcu kija była to zawiązana szmata. Kostur, inaczej pogrzebacz. Rodzaj laski do rozgrzebywania drew. Pociosek. Rodzaj drewnianej gracy służący do wygarniwania węgli czy drewna w piecu chlebowym. Łopata drewniana. Drewniany trzon zakończony szeroką, płaską deską, którym wkłada się i wyjmuje chleb z gorącego pieca. Trzon. Jest to dno pieca chlebowego. W środku było łukowate sklepienie wykonane z cegły. Drzewo. Drzewo do pieca to drewno podziałane najlepsze sosnowe. Rozczyn. Niewielka ilość mąki i wody i drożdży dodawana do ciasta, wywołująca fermentację. Rozczyn się burzy, ulatniały się bąbelki, świeżo kwaśno pachnie. Zrobić zaczyn, znaczy to, jest to pewna mikstura przygotowana z mąki żytniej, soli, letniej wody, zakwasu, goryczki, które należało zarobić, wymieszać, pozostawić do wyrośnięcia.
Do wyrabianego ciasta na chleb należało wrzucić odrobinę ze swojego ciasta chlebowego z poprzedniego pieczenia. Był to swoisty rytuał, przekazywany z pokolenia na pokolenie. Symbolizował trwałość, odradzanie się czasu, przyrody, życia człowieka. Wierzono, że stare daje początek nowemu i zachowuje się ciągłość życia na ziemi. Gdy zaczyn będzie się burzył, znaczy, że można brać się za wyrobienie ciasta. Pierwsza czynność to było takie stare słowo zacynić. W tym celu należało mąkę przesiać, dużo mąki, ponieważ chlebów piekło się kilka. 6, 7, 5 i tak mąkę. To była garstka mąki, taka miara, a jeżeli brało się tak dużo mąki w ręce, to było przygaśnie i tak brało się, no żeby było wiedzieć, ile soli wsypać. To albo była zważona mąka, albo było liczone, ile przygaśni jest. I należało przesiać dużą górę mąki, tak niżej brać, żeby się nie nawdychać dużo tej mąki. Przesiana mąka została dużo, taka duża góra biała. Trzeba było zrobić dołek w tej mące i wlać cały ten zakwas, ile było. Całą garczynkę, czasem nawet jak było dużo mąki, to wlać to i teraz w to właśnie wrzucić ten kawałek stary. On miał bardzo ważne znaczenie, bo ten kawałek to była wiara ludu, głęboka wiara, że ten kawałek to jest jak ziarno, które rzuca się w ziemię, ono daje kłos, chleb. Tak to było wrzucone. I tak te niecki sobie stały całą noc w ciepłym miejscu przy kominie, na lepce czy na ławie, a obok ludzie sobie spali w łóżkach pod wielkimi pierzynami, a tu sobie pachniał zakwas i to był pierwszy dzień. Całą noc tak wszystko stało. Na drugi dzień po wszystkich obrządkach gospodyni przychodziła, myła ręce i zakasywała rękawy głęboko poza łokcie, dlatego że ciasta była wielka góra i wtedy zaczęło się wyrabianie. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dopomóż. Trzy okrężne ruchy w imię Trójcy Przenajświętszej i było wyrabianie chleba. Wyrabianie było bardzo ciężkie, dlatego że dawniej pieczono chleb w piecu na 2 tygodnie. To było, jak była większa rodzina, to trzeba było 8 bochenków, 9 nawet takie piece były. No to i wygniatanie było bardzo ciężkie. Trzeba było się namęczyć i ta młoda odchylała się co chwilę, rękawem ocierała pod czoła i wołała: mamo, chodźcie z mi tu pomóc trochę do tych niecek. Jak był kto, to pomógł, a jak nie było nikogo, to trzeba było samemu. Ciasto musiało być tak mięciutkie, cieplutkie, milutkie takie, dobrze wygniecione i wtedy dopiero przykrywano jakimś białym obrusem czy tam jakimś lnianym, przykrywano, o to właśnie my też wyrobimy, bo przecież po to tu jest, wyrobimy i teraz przykrywano ścierką i dwie osoby brały, proszę taki pokaz, chociaż ze 2 kroki, i szły na łóżko, tam gdzie ludzie spali, w nogi tej pierzyny, ustawiali to, otulali wszystko pierzyną dokładnie i tak ciasto sobie tam rosło. I teraz przychodził czas na palenie w piecu. Kolejną czynnością, jaką należało zrobić, jest przygotowanie pieca. Długie sosnowe szczary układano na krzyż, opierano jedne na drugich i podpalano. Przymykano drzwiczki, odsuwano szyberki, aby lustra, czyli ciąg kominkowy, był całkowicie otwarty. Ogień musiał huczeć. Piec musiał się wypalić i być gorący. Dziewczyny i kobiety podglądały delikatnie ciasta, pamiętając, aby przy tym smokać, mlaskać, a
aby nie opadło. I teraz w piecu trzeba było palić długo. To nie było takie palenie, tylko że napaliło się. Tylko, a jak już czuła kobieta ręką, że już żar bije z tego pieca, to wtedy przyszedł czas wsadzać pod płomyki. To się podchodziło tam do tego ciasta, pod tą pierzynę, aby trochę podkraść tego ciasta, tak ile ręka mogła zabrać i uklepywać pod płomyki. I tu kłaść obok, żeby się mu piekło. I uklepywać ładnie w dłoniach. Z tych rąk matczynych pracą staranych zrodzi się chlebusz piękny, rumiany. Gdy kromkę chleba do rąk weźmiemy, to miłość matki w niej odnajdziemy. Mamy ciasto wyrośnięte. Zostawić kawałek ciasta do następnego wypieku trzeba było. Ciasta należy uformować, wyrobić i uformować bochen, kładąc go na łopacie uprzednio posypanej otrębami. I teraz trzeba pilnować pieca, dlatego że podpłomyki, gdy już się podpiekły, to trzeba było przewrócić ich na drugą stronę. Bardzo gorące były, to sobie pomóc albo tam jakąś łyżkę, bo już jak się podpiekły, jakie są piękne, rumiane już. I następny, bo tu nawet jeden bardzo się podpiekł i gdy już są upieczone, bo za duży ogień był. No za duży ogień, no bo trzeba było bliżej tu. A potem to nawet można było tak oprzeć o bok pieca, o drewno, żeby one doszły. Który grubszy, to go tak położyć troszeczkę tutaj z dala trochę, żeby podpłomyki dobrze się upiekły. To było takie, żeby sobie spróbować, zanim będzie ten chleb, to żeby spróbować sobie, bo czasem to się tak spiek, że była sama skóra. I teraz podpłomyki z tego pieca wybierano na miseczkę. Pieca trzeba było nadal pilnować, dlatego że ognia nie wolno było w drewnianych domach zostawiać samego. Ogień palony był dalej, ale były dzieci, latały, a piec musiał być wypalony cały. Trzeba było z kosturem stać godzinę, nawet dwie godziny, no jak był piec duży, i trzeba było rozgarnywać ogień. Jak tu drewna się wypaliły, to raz tym kosturem dalej tam, a tu kłaść nowe drewna. I tak pilnować cały czas. Ciasto to ona tam sobie rosło. Ciasto bardzo powoli rosło. I znowu rozgarnywać tam na drugi koniec rozgarnywać ogień, żeby było w każdym rogu wypalone. Na podcieniu, w zołemkach, na śródtrzonie, tam daleko i na brzegu. I tutaj w zołemek jeden ognia dać, w zołemek drugi ognia dać. Jaki piękny żar w piecu jest. Niech on sobie będzie. Bo gospodynie nieraz to brały ciut wody na rękę i rzucały tam do góry tak i musiało zrobić pst. To znaczy, że cegły aż parzą. Tak musiał być piec rozgrzany, żeby cegły i te, co są tu na trzonie, i te dookoła sklepienie, to musiało parzyć. Dlatego, że chleb się piekł, jak cegła oddawała ciepło. To trzeba było dobrze wypalić. Lepiej było ciut bardziej, to się ciepło upuściło trochę syberkiem, trochę tu, niż jak nie było ognia. No i teraz już porozgarnywaliśmy to, ale jeszcze to trzeba było długo wypalać, wszystko drzewo, a jeszcze ze dwa kawałki. Tego może jeszcze przynieść. No nie, no już tyle to wystarczy. Mamo, nie kładźcie tyle, bo za dużo to piału będzie. A nie, ale trzeba lepiej upuścić ciepła, niż jakby brakło to. I teraz tak, zamykamy piec, bo musi wszystko dojść do swojego. I teraz wsadzić chleb to nie jest taka sztuka. Tam niech się pali, niech nawet będzie. Chleb trzeba zrobić teraz, wyrobić go i musi się wszystko zgrać. Chleb musi wyrosnąć, tu go zaraz postawimy. W
piecu, to można dołożyć jeszcze z jakiegoś tego. Chleb musi być wyrośnięty, piec musi być dobrze wypalony, dopiero wtedy można wsadzić. Nic nie ma szybko, tu trzeba ciągle czekać. Jak jest zakwas, czekać, jak rośnie, czekać, piec wypalać, czekać. Także czasami jeden dzień, znaczy się zaczyn, a na drugi dzień wyrabianie, a na trzeci dopiero jedzenie. No i teraz trzeba, o już właśnie. No właśnie, mamo, już bierę ręce, bo mówiła, byś mi pomogła. Wyrobić trzeba ładnie ten chleb teraz. Już tak? Dobra. Było spory bochen. No. Ale urósł i teraz jak zaglądało się do ciasta, to tak trzeba było. Ale wyrosło, jak podnieśli ludzie pierzynę. Takie mało było, a tu wyrosło tyle, że aż z niecek się wylewało. No i teraz nasz chlebuś tutaj, jaki nam wyrósł, taki duży, położymy. Tylko wiesz co, trzeba posypać otrębami. Mąki szkoda, tylko otrębami. Tam otręby są i posyp trochę otrębami. Tu są otręby. I położyć, o, i niech on sobie. I teraz tak, jak chleb tutaj słabo rósł, to nawet cały stół trzeba było przysunąć tu, żeby był w cieple, ale niech będzie. Tu nasz to rośnie, urosło tyle z ciasta, jak nie wiem. No i teraz, jak chleb już ruszył z pieca, to wygarnywało się dopiero wtedy, jak chleb ruszył się, mówiła. To znaczy, że jak się robił już taki pulchny, pękaty, bo w piecu nic się nie stało. Tam był żar taki, że on trzymał gorąc, że nie wie. No także na razie czekamy. Tak było właśnie z chlebem. To zejdzie do wieczora. No ale zejdzie. No czasami się robiło ciemno i dopiero chleb był wysadzany z pieca. Tu nic się nie przyspieszy. No. W wielkiej izbie upieczony, pod serwetą położony, ubogacał biedny dom wielką Bożą mocą swą. Smak chleba słońskiego z pieca chlebowego, przez matkę wieczony, krzyżem naznaczony. Smak chleba swojskiego z pieca chlebowego, przez matkę wieczony, krzyżem naznaczony. Bochen wielki i rumiany, upragniony, wyczekany, czasem aż się w nocy śnił, jakże ważne, żeby był. Smak chleba swojskiego z pieca chlebowego, przez matkę pieczony, krzyżem naznaczony. Smak chleba swojskiego z pieca chlebowego, przez matkę pieczony, krzyżem naznaczony. Drogie ręce umiatały, wielkie pajdy rozdawały, choćby czasem twardy, suchy, każde serce dziś poruszy. Smak chleba swojskiego z pieca chlebowego, przez matkę pieczony, krzyżem naznaczony. Smak chleba swojskiego z pieca chlebowego, przez matkę pieczony, krzyżem naznaczony. Świeży zapach dookoła, nic zastąpić go nie zdoła. Powracamy doń myślami, bo on idzie w ślad za nami. Smak chleba swojskiego z pieca chlebowego, przez matkę pieczony, krzyżem naznaczony. Smak chleba swojskiego z pieca chlebowego, przez matkę pieczony, krzyżem naznaczony. My tradycje szanujemy i młodym przekazujemy. Chleb pachnący z wiejskim masłem, zachowamy go na zawsze. Smak chleba swojskiego z pieca chleba.
pieczony, krzyżem naznaczony, smak chleba swojskiego, z pieca chlebowego, przez Matkę pieczony, krzyżem naznaczony. I teraz, gdy chleb już ruszył, to gdy zrobił się taki pulchny, to przyszedł czas wszystko wygarnąć, ale pomalutku tylko, powoli, powoli, wszystkie te węgle, ten żar cały. A ty syberek odsunę, bo będzie wszystko tu leciało do góry. Odsunięty syberek. No. I teraz wszystko to, bo tu się jeszcze mogą właśnie otworzyć drzwiczki, żeby był cuk, to one wtedy będą zawsze gorące. I teraz przyszedł czas, następna czynność, trzeba sprawdzić trzon. To nie jest tak, bo może było w niej za bardzo silny, teraz trzeba kumietło wziąć, wodą lać to kumietło, bo tam jest gorąc wielki, wodą zlać kumietło. I tak trzeba jeździć po tym tak delikatnie, tylko nie tak fruwać, bo żeby, o i tak, o tak, pomalutku, w jedną stronę, w drugą stronę, o tak ładnie. I teraz wziąć trochę otrąg, troszkę garsteczkę. Rzucić na ten trzon, jak się zapalą płomieniem, to znowu, zapaliły się, to znowu trzeba wodą lać, bo on się zapali to kumietło. Wodą lać i ładnie w jedną stronę i w drugą znowu schłodzić trochę trzon. O i teraz jak już się rzuci to nie będzie. I teraz trzeba bochenek. Chleb będzie wsadzany do pieca, na łopatę troszkę mąki, szkoda, ale troszeczkę podsypiemy i ustawiany będzie na łopacie i będzie wsadzany do pieca, ale zaraz jeszcze chwileczkę. Trzeba w lot pieca przeżegnać, mój ojca i syna, każdy bochenek przeżegnać i jeszcze zamknąć drzwi na haczyk, żeby nikt nie wszedł, no bo powie w powietrze, jakby tędy poszedł, to złe duchy, jakieś złe moce by tu weszły. Albo jak były dzieci, to właśnie dzieci pilnowały drzwi, nie wchodzić, nie wchodzić, bo wsadzają. Proszę. O właśnie. I chleb jest wsadzony, piec zamknięty, ale łopata jeszcze potrzebna jest, bo łopatą jeszcze tak robiło się, do góry, rośnij chlebku wysoko, dwa razy, trzy razy. A jeżeli były w domu dzieci, na przykład takie dwulatki, to brała matka łopatę i one se tak polatały w koło, w jedną stronę, w drugą stronę. Dawniej na wsi tak było, że w każdym domu, w rodzinie nie było jednakowości. Tylko ludzie różne wymyślali sobie nawet zwyczaje, żeby po prostu było radośnie, żeby było takie ciepło w domu. No i teraz jeszcze łopata się przyda tu na bok i chleb sobie siedzi. Ale zaraz, teraz jeszcze był taki zwyczaj, łoj nie siodoj, bo by chleb w piecu siodł. No i wtedy gospodyni trzeba było sprzątać wszystko w koło, bo jakby zapomniała, tam siedziała matka, bo teściowa siedziała, ona tam pilnowała, nie siodaj, aby, no i dobrze. Ale dziełna bitno miała usiąść, jak to były najbardziej lękliwe minuty, czy chleb będzie miał dobry ogień. No jak minęło około pół godziny, to tak ukradkiem zajrzała do pieca, ładne chleby jeszcze wypiękniały. Na górze mają rumieńce piękne, no to wtedy mówi, utrafione będzie dobrze. No to wtedy to już mogła usiąść, różne gadki wtedy były, ale pierwsze co to, jak były dzieci, to jakiś placuszek tam ciasta im zagniotła, dzieci robiły różne ciastka, różne ludziki, różne to, żeby zająć dzieci. Jeżeli była na przykład, to było też, jeżeli jakaś młoda mężatka ten chleb piekła, to najczęściej to było tak, ale się trzeba namordować, roz na polu, okaż mi ta gęba nie wytrysła, zapałkę by zapalił od mojej gęby. Ileś to się trzeba naschylać na tym polu, grzbiet to już mnie tak boli, a pot to mi oczy tam już mi zalewa. No i teraz czas przyszedł, żeby nasz chleb już z pieca wysadzać. To był jeszcze jeden bardzo ważny obrzęd. Trzeba było obmyć wodą. To
to po prostu woda według ludu dawniej to miała bardzo ważne znaczenie oczyszczające. Także nasz chleb był bez żadnych uroków, magii, także kto go jadł, to był zdrowy i silny. To co, wysadzimy ten chleb, nie, Matulo? I teraz jeszcze ten obrzęd. To bierzemy troszkę wody. Każdy bochenek po kolei. Jeżeli było dużo w piecu, to tu gdzieś tam był jeden wysadzony, jeden obmyty. O, i wsadzony do pieca. I następny, i nasz też trzeba chwilę, bo po prostu tu się spotykały dwa, no, ogień, woda. I, no i ten chleb był, no, był dlatego taki ważny. Po wysadzeniu ten chleb to nie można było dotknąć, bo on był taki gorący. Po wysadzeniu nad tym chlebem, ile tu było bochenków, unosiła się taka para, jakby taki wianek. I zapach to był w całym domu, w sieni, na podwórku, na drodze. I to był zapach szczęścia, dobra, życia. Żeby był ten chleb, to nawet dziś trzeba, żeby było ziarno. I tu są właśnie ziarna też. I trzeba było zasiać dawniej ręką z płachty, potem zebrać, kosić, potem młocka, cepył. Dziś to są maszyny wielkie, ale też jest potrzebny człowiek i potrzebna jest ziemia, ziarno, żeby był właśnie chleb dla wszystkich. Potem młyn, potem chleb był, trzeba było go piec jeszcze w piekarni. Ale to jest wiadome, a ja tu chciałam powiedzieć o tym chlebie poprzez inne trudy i poprzez radość ludzi. Dla tych ludzi, którzy jedli chleb z tego pieca, którzy często brakowało, co jedli ten placek spod blachy, to dla tych ludzi, którzy schylali się na polu, którzy kłosy, o jak tu właśnie jest też taki obraz, kłosy z pola właśnie, to dla tych ludzi, gospodarze, bo tam jest tak, plon, niesiemy plon w gospodarza dom. To gospodarzem to był raz ten dziecic, raz tą wieś tam przegrał w karty, znowu był inny pan, ale dla tych ludzi jedynym gospodarzem to był Pan Bóg. Pan Bóg i oni, właśnie wieniec, pierwsze kroki, zbiory swoje, to oni właśnie nieśli do kościoła. I teraz jeszcze tylko jedno zdanie. Chleb był swojski, dlatego że swoje nogi chodziły po polu, swoje ręce upracowane pracowały, swoja piekarnia była w każdym domu, bo to chleb stąd był i właśnie nie było ani prądu, ani gazu, ani nie było nic, ani nie było węgla, nic nie było. Ale był ten trzon kuchenny. Ten trzon kuchenny to był skarb. No i chleb już wystygł. No i teraz można było mleka. No i teraz właśnie o tym chlebie powiem tak. Wiejskie. No, powiem tak, że ten chleb już właśnie można dotknąć, to go zanosiło się w miejsce, które było dla chleba. Albo było na szafie z takiej, co była wielka szafa taka stojąca, albo były zbite deski, taki stół, krzyżak i ten chleb tam był, ale zanim zaniesiony został, gospodyni brała do ręki każdy bochenek osobno, oceniała, czy miał dobry ogień od spodu. No ten nasz to był piec wyśmienity, bo jest ogień od spodu bardzo piękny. Czy miał ładny chleb z wierzchu, no ładny, rumiany jest, no nie? Ale jak zbadać, jak on tam w środku, czy upieczony, czy nie? O, proszę, pięknie chleb się upiekł, prawda? No i teraz taką można zrobić pokaz, jak to była przylepka, czy albo piętka. Prawda? O, to był taki ten pierwszy skraj. Dobra. Tu potem były, na przykład taka była półkrąga. O, to taka była mała. Półkrąga. Potem były też takie kromy. To dookoła chleba były takie kromy, albo się mówiło pajda. A jak jest duży bochen, to jest ciężko. Dla gospodarza, który ciężko pracuje. No. Ale ja chciałam jeszcze pokazać, bo właśnie taka nazwa zginęła, że na przykład dzieciom to kroiło się, nie wiem czy tu u was tak było, tak, skipkę,
skibkę tak, zaginęła teraz nazwa, no bo chleby są krojone, tak wyglądała właśnie skibka chleba. Dzieci tak sobie jadły ze śmietaną i z cukrem. Dzieci, jak już przychodził wieczór, stały z kromą chleba, z garnuszkiem takim blaszanym i jak wydojona była krowa, to było pite mleko prosto od krowy z tym chlebem, a ulga to była taka, że nie trzeba było rozpalać ognia na wieczór pod kuchnią i był zaoszczędzony opał. Wszyscy byli najedzeni, malutkie dziecko, starszy człowiek każdy. Oto była taka ulga. I teraz jeszcze, a jak oddawało się ten chleb, to przecież dzieci to roznosiły, to już. Teraz ten chleb złożymy ładnie. Tak jak był. I tu skibka. I teraz ostatni obrzęd. Dzielenie się chlebem. Chleb jest najważniejszy, zawsze jako pierwszy, kiedy on króluje, to nic nie brakuje. Chlebem się dzielimy, z serca ze wszystkimi, obrzęd po wasze czasy wciąż ludzi jednoczy. Aby wam się darzyło, szczęściło, mnożyło, szczęść wam Boże.